Otwieram 27. sesję Rady Gminy Iwanowice. Proszę o głosowanie w kworum. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Wiceprzewodniczącą o przeczytanie RODO. W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż sesja, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będzie nagrywana, a jej przebieg zostanie opublikowany na kanale YouTube Gminy Iwanowice, na stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz na Facebooku Gminy Iwanowice. Jeżeli ktoś z Państwa tu obecnych nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku na wymienionych stronach internetowych, proszę o zgłoszenie tej informacji w chwili obecnej. Dziękuję bardzo. Państwo otrzymaliście drogą mailową porządek obrad. Czy są pytania do porządku obrad? Nie słyszę, a zatem proszę o przegłosowanie porządku obrad. Protokół z poprzedniej sesji Rady również otrzymaliście Państwo drogą mailową, jak również był wyłożony w Radzie Gminy. Czy są jakieś pytania do protokołu z poprzedniej sesji Rady? Nie słyszę, a zatem proszę o przegłosowanie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu naszej sesji Rady. Informacje Wójta Gminy Iwanowice z działalności międzysesyjnej. Panie Wójcie, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Rady. Kilka takich najważniejszych spraw z ostatniego czasu. Zakończyliśmy budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. No w zasadzie zakończyliśmy. No, on jeszcze trwa, ale do końca roku tutaj wykonawca z tymi najważniejszymi pracami na pewno się upora. A więc udało nam się, proszę Państwa, to zrealizować. Zarząd wojewódzki zaakceptował też jakby wykonanie tych prac. Kanalizacja została położona, a więc w styczniu tam będziemy kończyć te wszystkie nasze działania. I to jest dobra wiadomość, bo dzięki temu tutaj zapłaciliśmy prawie 500 tysięcy złotych. No, w czym połowa kwoty to są środki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gdybyśmy, proszę Państwa, tego nie zrobili do końca roku, to tą dotację byśmy stracili. Jeżeli chodzi o inne odcinki kanalizacji sanitarnej, to rozpoczęły się prace w Sieciechowicach na Zarzeczu. Rozpoczęły się prace na Babiej Górze. Udało nam się w końcu, mam nadzieję, uzgodnić przebieg kanalizacji w miejscowości Maszków. I tu chciałbym serdecznie podziękować Pani Radnej i Radzie Ciaranek za pomoc w dotarciu do jednej z mieszkanek, która no teraz na koniec znowu próbowała zablokować całą tą inicjatywę, tą inwestycję. Mamy zgodę, mam nadzieję, że nie będzie odwołań. No tutaj mamy największy problem, proszę Państwa, na szkole, ponieważ cały czas nie mamy dokumentacji projektowej uzgodnionej. A więc jeszcze na tych poszczególnych etapach uzgodnień ktoś może nam cały ten proces przyblokować. No miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Natomiast z takich innych spraw to spółka kończy uleśnie też. Jak Państwo wiecie, ten fragment tutaj kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni ścieków robi samodzielnie spółka i kończy to uleśnie, do końca roku też powinni to zrealizować. A więc no, w tym roku naprawdę udało nam się tutaj, mimo tych wszystkich problemów, już sporo takich tych działań kanalizacyjnych rozpocząć, ale oczywiście większość z nich będzie kontynuowana w roku przyszłym.
Inne sprawy. Zakończyliśmy remont urzędzie gminy. Mam nadzieję, że Państwa tutaj zaprosimy w niedługim okresie, bo sami Państwo zobaczycie, chodząc po urzędzie, że się sporo to zmienia. Od nowego roku GOPS już będzie na tym piętrze, gdzie był kiedyś bank. Pomieszczenia są przygotowane, w zasadzie tam zostało tylko domeblować i przenieść. Mamy też już zagospodarowane te pomieszczenia na byłej sali obrad. Biuro Rady zostało przeniesione, więc zapraszamy, przyjdźcie Państwo, kiedyś przy okazji będzie można to zobaczyć. No i kończymy kuchnię, czyli to pomieszczenie, gdzie kiedyś byli pracownicy socjalni. Ono już też zostało wyremontowane, tam brakuje tylko mebli i będzie można, proszę Państwa, tutaj w tym układzie komunikacyjnym już funkcjonować w ramach budynku, czyli nie trzeba będzie wychodzić na zewnątrz, żeby przejść z jednego budynku do drugiego, więc to też niewątpliwie duży plus. Dwa też duże projekty, proszę Państwa, rozpoczniemy w nowym roku, jeżeli chodzi o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tutaj udało nam się dostać pieniądze, to o tyle ważne, że to jest 100% dofinansowania na taki projekt pechronowski, który się nazywa Door to Door. Projekt polega, proszę Państwa, na tym, że zakupimy za ich środki wóz, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę, wózek. I będziemy, proszę Państwa, świadczyć usługę dowozu osób niepełnosprawnych do instytucji publicznych, do lekarza, do szpitala, do sklepu, jeżeli będzie taka potrzeba. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że od kwietnia, maja, bo musimy teraz zrobić przetarg na ten samochód, a więc to jeszcze chwilę potrwa zatrudnić osoby, bo będziemy potrzebowali, proszę Państwa, kierowcę, który będzie woził te osoby, będziemy zatrudniali też asystenta osoby niepełnosprawnej. Myślę, że koło maja rozpoczniemy już tą usługę. Ona będzie polegała na tym, że mieszkaniec będzie mógł zadzwonić tutaj do GOPS-u, umówić się na przykład na konkretny dzień na to, żeby go, nie wiem, zawieźć do lekarza albo do Metodowego Urzędu Pracy, albo nawet zawieźć do klubu seniora, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie taka konieczność, bo tutaj o seniora też jest mowa. I będzie mógł po prostu z takiego dowozu bezpłatnego oczywiście korzystać. Projekt jest na 2 lata, po 2 latach jakby przechodzi na finansowanie gminy. Ale myślę, proszę Państwa, że nam się te pieniądze szybko zwrócą, ponieważ pamiętajcie, że my dowozimy dużo dzieci niepełnosprawnych do szkół. Może nie do szkół, no też do szkół, bo we Wadowicy chociaż. Za to płacimy, proszę Państwa. Dowozimy osoby niepełnosprawne dorosłe do Miechowa. I za to też, proszę Państwa, płacimy. A więc po tych 2 latach będziemy mogli to już robić samodzielnie. A więc te koszty, które co roku ponosimy na przewóz tych osób, no po prostu nam spadną. A więc myślę, że za to utrzymamy bez problemu i kierowcę, i etat, i ten samochód. Samochód oczywiście będzie nowy. Mam nadzieję, że nam się uda ten przetarg szybko rozstrzygnąć. I kupimy go do marca, najpóźniej do kwietnia. To jest pierwszy projekt, proszę Państwa. Wartość tego projektu, jak Pani Skarbnik mówiła na komisjach, to przekracza ponad 300 tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam. A drugi projekt to jest projekt polkowski, czyli unijny. Czyli po raz drugi próbujemy się tutaj przymierzyć do aktywizowania tych osób wykluczonych z terenu naszej gminy. Duży projekt, też na ponad 2 lata, nie pamiętam kwoty w tej chwili dofinansowania. Znaczy czekamy jeszcze na umowę z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, ale ta umowa, mam nadzieję, przyjdzie lada chwila, ponieważ zgodnie z prawem się powinien rozpocząć w styczniu przyszłego roku. No i to będzie projekt, który będzie, proszę Państwa, głównie polegał na tym, że będziemy oferować jakieś szkolenia, staże, kursy zawodowe, aktywizować tych ludzi po to, żeby znaleźli pracę. Tam jest przewidziana grupa docelowa 30 osób. Mam nadzieję, że taką grupę znajdziemy. Część tych ludzi będziemy, nie wiem, próbowali wykorzystać tutaj w naszych przedsiębiorstwach, czyli mamy spółdzielnię socjalną, mamy spółkę w tej chwili, mam nadzieję, że ich przygotujemy na przykład do jakichś takich prac, które potem będą społecznie użyteczne dla nas wszystkich. A więc to jest drugi duży projekt i mam nadzieję, że jakoś z powodzeniem go zrealizujemy. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to samochód strażacki do OSP na Rama. Mieliśmy założony 30 grudnia, czyli za 2 dni w zasadzie, tak? Nie, jutro, 24, przepraszam. Jutro mieliśmy uroczystość mieć od przyjęcia tego samochodu.
czyli taką, tak jak robiliśmy to, pamiętacie Państwo, w Iwanowicach, czy tam w Sieciechowicach, no niestety ta uroczystość z przyczyn wiadomych, czyli narodowej kwarantanny nie może się odbyć, a więc samochód trafi do nas na razie bez jakiegoś, bez większej pompy, aczkolwiek już trafi, proszę Państwa, na pewno, więc samochód jest, jest już nawet zarejestrowany, a więc tablice są, tylko jest kwestia przybliżenia, czy tam dowiezienia go tutaj do Lerana. Po skidu, proszę Państwa, i projekt szkoły i tego budynku wielofunkcyjnego dla OSP. Zgodnie z umową z projektantem miał przedstawić koncepcję tego projektu w tym roku i to zrobił. Przesłał tam wstępną koncepcję, ma jeszcze dopracować i na pewno w tym tygodniu będziemy te dokumenty mieć. Dlatego jest pora na to, żeby się spotkać tutaj z przedstawicielami, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, i ASP, i szkoły, no i radni też zapraszam serdecznie. Wstępnie, proszę Państwa, albo już nawet konkretnie określamy termin tego spotkania na 8 stycznia. Kto może, to zapraszam, godzina 14 tutaj na sali obrad. No tylko pamiętajmy też o obostrzeniach, nie może to być dużo osób z racji tego, że cały czas mamy narodową kwarantannę. No i chyba tyle, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o pozostałe te placówki, to zapytania ofertowe właśnie zostały też opublikowane, czyli myślę, że będziemy wiedzieć w styczniu, na jaką kwotę tutaj te oferty nam spłyną, czyli za jaką kwotę dokumentacje projektowe będą przygotowywane. To ja tyle, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję Panie Wójcie. Czy są pytania do wypowiedzi Pana Wójta? Widzicie Państwo, zostało zrobione wiele rzeczy, wiele się zapowiada. Zatem wypowiedź Pana Wójta jest cenna dla nas wszystkich, co nas czeka. Przechodzimy do następnego punktu, podjęcie uchwały. Jeszcze wcześniej informacja Przewodniczącego Rady Gminy do zgłoszonych interpelacji i zapytań radnych. Takich nie było, a więc przechodzimy do następnego punktu, punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Iwanowice na rok 2020 numer 16 przez 165 przez 2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, do tego rocznego budżetu gminy Iwanowice na 2020 rok, w związku z faktem, że jest to nasza już ostatnia sesja, proponowane są zmiany w zakresie wielkości prognozowanych wpływów z dochodów, jak również w zakresie zmiany planu wydatków. Ponieważ jest to sesja porządkująca, mamy już pełniejszą wiedzę, bo nieostateczną, trudno pewne rzeczy przewidzieć do końca, co do wysokości planu, ponieważ no, wiadomo, rok jest już bardzo zaawansowany, to pozwoliło nam zaproponować do przyjęcia Państwu następujące wielkości w budżecie. I tak, jest to korekta w ramach klasyfikacji paragrafu opłat z wpływów za zajęcie pasa drogowego w ramach rozdziału 616. Jest to zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji, ponieważ nie odbyła się kontrola projektu dotyczącego rewitalizacji w gminie Iwanowice w miejscowościach Biskupice i Maszkowie, która miała miejsce w roku, realizacja zadania w roku 2018. Dlatego też musimy zmniejszyć wpływy. Jednocześnie również w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej nie otrzymaliśmy środków zaliczki na realizację tegorocznego zadania dotyczącego budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek pieszo-rowerowych. Tutaj nie otrzymaliśmy 300 tysięcy, sfinansowaliśmy to ze środków własnych. Co będzie pozytywne, to oczywiście wpływ tych środków w roku 2021, zatem również w naszym projekcie budżetu przed ostatecznym jego uchwaleniem będziemy musieli nanieść zmiany, co będzie pozytywną kwestią. Natomiast no, zmusiło nas to do wydatkowania środków własnych z budżetu. Kolejne zmiany dotyczą otrzymania
zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy Iwanowice z uwagi na to, iż nasze wpływy z dochodów podatkowych są niższe niż średnie krajowe. Z tego tytułu otrzymaliśmy 219 330 zł. To pozwala nam również skorygować w ramach działu 801 wpływy, które planowaliśmy z odsetek od należności od wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich. Kwestie te już regulowaliśmy i zmniejszaliśmy budżet o należności główne, a teraz będzie to zmniejszenie odsetek, jakie narosły od tego czasu. Kolejne zmiany dotyczą działu 900, gdzie również planowaliśmy wykonanie budowy sieci kanalizacji w aglomeracji w dwóch etapach. W aglomeracji jedynce oraz w aglomeracji dwójce, dotyczącej także rozbudowy sieci wodociągowej. Tutaj łączne wpływy, które planowaliśmy, będą zmniejszone o 1 782 000. Również będzie miało to przełożenie na niezrealizowanie wydatków, bowiem te wydatki będziemy musieli wprowadzić do roku następnego. I to spowoduje obciążenie kolejnego budżetu tymi środkami. Również zmiany dotyczące zmniejszenia dochodów z uwagi na mniejszy niż planowano wpływ mieszkańców w udziale, udział mieszkańców z tytułu kosztów inwestycji dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy. Tutaj planowaliśmy wpływy na poziomie ponad 760 tysięcy, otrzymaliśmy 584, zatem dostosowanie musi tutaj nastąpić. Zmiany te łącznie wynoszą 2 360 732 zł i 29 groszy. W tej samej wysokości dokonamy również zmniejszenia planu wydatków, ale w ramach zmian również mamy przeniesienia z tych działań, gdzie środki te były wystarczające czy zaplanowane w zbyt dużej wysokości, ale są również przeniesienia do tych dziedzin tej klasyfikacji budżetu, gdzie mogłoby być ich za mało, bo wiadomo, że trzeba się spodziewać także wpływu faktur za pewne usługi, które trudno jest przewidzieć, ale już po zakończeniu roku. Do nich należy między innymi opieka nad bezdomnymi zwierzętami, gdzie wiemy, grudzień jest też okresem, gdzie te zwierzaki się nam plątają i mamy zgłoszenia do naszych towarzystw o tym, żeby te psy zaopiekowały. Stąd zwiększenie planu o 15 tysięcy. Mamy również przeniesienie na zapewnienie transportu zbiorowego dla naszych mieszkańców. Stąd zwiększenie planu w bezpieczeństwie publicznym, w zarządzaniu kryzysowym. Te środki są przeniesione z dowozu uczniów do szkół, bo tutaj te usługi nie są realizowane. Dokonujemy również zmniejszenia obsługi długu publicznego, gdzie zaplanowano dużą kwotę, mając na uwadze zaciągnięte przez gminę w latach poprzednich pożyczki i kredyty, ale okazuje się, że można zmniejszyć planowane wydatki na ten cel. W ramach oświaty dokonujemy również zmniejszeń, które powstały z uwagi na całą sytuację pandemiczną, ponieważ wiadomo, nie funkcjonowała w pełni szkoła, jak i przedszkole samorządowe. Stąd to zmniejszenie w funkcjonowaniu szkoły nastąpiło o 127 tysięcy, natomiast przedszkola o 65 tysięcy. Ponadto dokonujemy również zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje udzielone dla oddziałów przedszkolnych o 14 tysięcy, dla innych form wychowania przedszkolnego o 61 tysięcy, jak również zmniejszamy wydatki, które gmina zabezpieczyła na funkcjonowanie małopolskich talentów i z uwagi na odstąpienie od realizacji wykonania utwardzenia terenu wokół budynku Domu Nauczyciela w Iwanowicach, również zmniejszenie tego zadania inwestycyjnego
o 28 tysięcy. Ponadto mamy przeniesienia w ramach pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej, gdzie pieniążki zostały, na funkcjonowanie pieczy zastępczej, gdzie gmina musi zapłacić za funkcjonowanie, za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej. To jest kwota 18 800 zł. No i ostatni, najistotniejszy powód, gdzie rzeczywiście nie udało nam się zrealizować w pełni planowanych inwestycji dotyczących budowy sieci kanalizacji, te wydatki są zmniejszone o 2 miliony 44 tysiące. Proszę zwrócić uwagę, że dochody, które mieliśmy otrzymać, to była kwota 1 782 tysiące, a wiadomo, kwota tych 300 tysięcy dotyczy wkładu własnego do projektu. Przypominam, że cała kanalizacja obejmuje dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Ale to oznacza, że środki będą niezbędne do zabezpieczenia w budżecie roku następnego. Stąd będzie konieczność dostosowania i dokonania zmian w limicie roku 2021 wieloletniej prognozy finansowej. No i zwiększenie z uwagi na wpływ faktur od inspektorów nadzoru nad montażem instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców o 10 tysięcy złotych. Miało być to zadanie realizowane w następnym roku, ale skoro wpłynęły faktury, chcemy to zrealizować. Uprzejmie proszę, dla sprawnej realizacji budżetu, dla możliwości zamknięcia roku, o podjęcie uchwały i o przychylenie się do tych zmian. Dziękuję uprzejmie. Proszę pana przewodniczącego Komisji Wspólnej, pana Sebastiana Rosę o odpowiedź. Komisje, które miały swoje posiedzenie w dniu dzisiejszym, były za przyjęciem projektu uchwał wraz z poprawkami. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że na komisjach były omówione szczegółowo wszystkie efekty zmiany budżetowej, a zatem czy ktoś z pań i z panów radnych chciałby jeszcze o coś zapytać? Nie słyszę, a zatem proszę o głosowanie. Najpierw zrobimy przyjęcie tej pierwszej poprawki, która jest, a potem przyjmiemy zasadniczą uchwałę. Głosujemy za poprawką. Teraz głosujemy za główną uchwałą. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Banowice na lata 2020-2035. Pani Skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, z uwagi na przyjęcie zmian w budżecie roku 2020, które mają także konsekwencje dla zadań, które będą realizowane w roku następnym, istnieje konieczność zwiększenia limitu wydatków na rok 2021 w zadaniach dotyczących budowy sieci kanalizacji, zadania aglomeracja gminy Iwanowice, etap pierwszy i etap drugi. Ponadto dokonuje się zmiany limitu w zadaniu dotyczącym montażu odnawialnych źródeł energii. Tutaj również przy okazji zmiany dokonuje się przeniesienia wydatków dotyczących wynagrodzeń dla inspektorów nadzoru i zarządzania projektem. Zmniejsza się tutaj limity wydatków bieżących na rzecz wydatków inwestycyjnych. Dodatkowo wprowadzamy zadanie, o którym mówił pan wójt, z uwagi na zawarcie umowy w ramach PFRON-u, z PFRON-em w ramach transportu indywidualnego i zakupem samochodu. Zadanie to jest podzielone również na dwa etapy. Ma ono odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej
w ramach wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych. Ten projekt będzie realizowany od roku 2021 do roku 2022. Dodatkowo wprowadzamy zadanie dotyczące opłaty za umieszczenie urządzenia wodociągowego w ciągu drogi powiatowej, jak również dostosowujemy zadanie związane z opracowaniem projektu budowy chodnika w miejscowości Narama, a to w związku z prośbą powiatu krakowskiego o zabezpieczenie środków, nie jak wstępnie planowano i jak mieliśmy w wieloletniej prognozie w latach 2020 i 2021, zmieniamy to na rok następny i na rok 2022. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przyjęcie i przychylenie się do tych zmian. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Wspólnej o zabranie głosu. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawkami. Dziękuję bardzo. Czy Pan Radny ktoś chciałby zabrać głos? Nie słyszę, a zatem przechodzimy do podjęcia uchwały. Najpierw przegłosujemy tę poprawkę, a potem uchwałę zasadniczą. Dziękuję. Teraz uchwała zasadnicza. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020. Pan Wójt, Panie Wójcie, bardzo proszę. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tu na przyszły rok przenosimy realizację 5 zadań, czyli wydatki niewygasające będą na kwotę 246 557,09 zł. I są to następujące zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej Rzetkowica, ulica Wichrowec Górza, czy Wichrowa w tej chwili ta ulica się nazywa. Tam mamy, proszę Państwa, jeszcze dogadać z zarządem dróg powiatu krakowskiego wprowadzenie wody do przepustu pod drogę powiatową. Dokumentacja nie jest zakończona. Jak Państwo widzicie, to jest niewielka kwota, ponieważ większość kwoty projektu już otrzymał za wykonanie tych wcześniejszych dokumentów, które gdzieś tam już poskładał. No, brakuje tego końcowego dokumentu, stąd te 8372 zł zostało przeniesione na rok przyszły. Drugie zadanie to bardzo ważne, to jest budowa chodnika w Naramie na ulicy Brzozowej, na drodze gminnej. To jest zakończenie, proszę Państwa, tej inwestycji. Mam nadzieję, że to się uda zrobić z końcem stycznia, tak żeby potem gmina mogła aplikować do Funduszu Dróg Samorządowych o dotacje. Trzecie zadanie, proszę Państwa, dotyczy rewitalizacji Sieciechowica. Na ten rok było do wydatkowania 973 000 zł. Wykonawca wydał niecałe 850 tysięcy złotych, czyli ta różnica, proszę Państwa, musi stanowić wydatek niewygasający. I mamy jeszcze dwie dokumentacje, proszę Państwa, przepraszam, jedną dokumentację i jedno wykonanie. Czyli ścieżka, kanalizacja sanitarna w stronę Poskwitowa Nowego, tak zwana ścieżka, która łączy Iwanowice Dworskie z Poskwitową. Projektant nie zdążył z tą kanalizacją, no więc przenosimy zadania na przyszły rok. I wykonanie, proszę Państwa, oświetlenia w Naramie na ulicy Centralnej. Tam w części ta inwestycja zostanie wykonana. Tam, gdzie trzeba nowe słupy postawić, no niestety też muszą być uzgodnienia z ZBK i to też będzie realizowane w przyszłym roku. A więc tylko tyle niewygasów. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący Komisji Wspólnej, proszę o głos. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały wraz z poprawkami. Czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie słyszę, a zatem proszę o głosowanie. Pierwsze będzie głosowana również ta zmiana, a potem uchwała zasadnicza. Dziękuję. Teraz uchwała zasadnicza.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Iwanowice do projektu Partnerski Projekt Walki z Niską Emisją w województwie małopolskim. Panie wójcie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj jest misja, będzie liderem tego projektu. Jest propozycja, żebyśmy jako gmina do takiego projektu przystąpili. Projekt będzie finansowany z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, tak zwany program RAMA. I generalnie polega na tym, żeby, proszę Państwa, zapewnić gmina województwa małopolskiego, no, co jest zgodne z programem ochrony powietrza, który obowiązuje nas od, nowy program, który nas obowiązuje od września tego roku, stanowiska ekodoradców w urzędzie. Czyli takich osób, które będą pomagały bezpłatnie mieszkańcom w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programu Czyste Powietrze, nie wiem, będą oceniały wartość energetyczną budynku, czyli no będą to specjaliści, którzy będą generalnie służyli tutaj pomocą i oni będą zatrudnili urzędu gminy. Jeżeli nam się uda, proszę Państwa, wejść do tego projektu, to po pierwsze przez 2 lata realizacji będziemy mieli finansowane takie stanowisko w 85% z środków tego programu, co jest oczywiście bardzo ważne i istotne, bo w ten sposób zaoszczędzimy. No i druga ważna rzecz, proszę Państwa, no to ten pracownik będzie przeszkolony, będzie miał cały czas tutaj wsparcie merytoryczne, co też jest istotne i ważne, bo tutaj kwestie dotyczące i energii odnawialnej, i tych wszystkich programów związanych z czystym powietrzem, prawnie i merytorycznie co chwilę się zmieniają, a więc to przygotowanie musi być po prostu jak najlepsze. Bardzo Państwa proszę o zgodę. Jeżeli Państwo wyrażycie zgodę, to będziemy podpisywać umowę tutaj z DOEKO i z Mistią potem na realizację tego projektu. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Pan Przewodniczący Komisji Wspólnej, bardzo proszę. Komisje były oczywiście za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Nie słyszę, a zatem proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy Iwanowice. Tu ten temat był szczególnie omawiany na komisji. Jeszcze pan wójt chciał zdanie. Tak, tylko kilka zdań, proszę Państwa. Nowy regulamin został przyjęty ze zmianą ustawy, która tam wprowadza też pewne nowe kwestie w zakresie tutaj regulacji czystości. Między innymi konieczność selektywnej zbiórki odpadów medycznych, odpadów budowlanych i tak dalej. A więc proszę Państwa, my w tym regulaminie te wszystkie zmiany wprowadzamy. Pojawia się nowa podstawa prawna, czyli nowy dziennik ustaw 2020 roku właśnie z tymi zmianami, które wprowadziło ministerstwo. Ale poza tym regulamin jak gdyby też porządkuje wszystkie te kwestie dotyczące tutaj naszego sposobu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Jak Państwo wiecie, w tej chwili zbieramy odpady zmieszane 2 razy w tygodniu i to też zostało w tym regulaminie, przepraszam, 2 razy w miesiącu chciałem powiedzieć. I to też w tym regulaminie zostało wprowadzone. Mamy pojemniki 120 i 240-litrowe i to też zostało jasno określone. I też dookreślono, dla jakiej liczby mieszkańców, jaki pojemnik jest tutaj przynależny. A więc te wszystkie zmiany też w tym regulaminie mają miejsce. To, co mówiłem, proszę Państwa, na komisji, no byłoby fajnie, żeby mieszkańcy się z nim zapoznali, bo chociażby wychodzi kwestia odśnieżania chodników zimą zgodnie z regulaminem. I ten zapis zawsze był, proszę Państwa, z rozdziałem 1, paragrafem 1, punktem C, przepraszam, punktem 1, ustępem C, za uprzątnięcie błota, śniegu i lodu odpowiada mieszkaniec, który mieszka przy tym chodniku. Ale tak jak mówię, no to są kwestie, które pewnie trzeba mieszkańcom systematycznie przekazywać. Proszę o przyjęcie tego regulaminu. Jest on konieczny do tego, żebyśmy mogli tutaj właściwie realizować gospodarkę odpadami. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Zajmujcie, proszę pana przewodniczącego komisji wspólnie zabrać głos. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, z panów radnych chciałby zabrać głos jeszcze w tym temacie? Ja proszę o odśnieżanie tych chodników, to jest przy każdej drodze powiatowej w województwie też?
Tak, znaczy, może inaczej. Jedynie przy drodze krajowej, przy drodze krajowej za odśnieżanie chodników odpowiada właściciel drogi, czyli w tym wypadku generalna dyrekcja. W przypadku drogi wojewódzkiej i tego chodnika, którego mamy w Poskwitowie i no już teraz w Granowicach też, to wygląda to trochę dziwnie, bo te nowe wszystkie umowy z ZDW wymuszały na nas odśnieżanie tego chodnika, czyli pamiętacie Państwo, my przyjmujemy zawsze taką uchwałę o letnim i zimowym utrzymaniu drogi i chodników. Natomiast ten stary chodnik, który był budowany w poprzednich latach, czyli ten najdłuższy, bo to dotyczy to odśnieżanie, to dotyczy tego chodnika, który jest tam od pana Marka Piekary, od śledziarni w stronę Słomnik. I tam rzeczywiście chyba powinniśmy odśnieżać. Natomiast cały stary chodnik jeszcze jest ujęty w pierwotnych tych formach i za to odpowiada ZDW chyba, to znaczy mieszkaniec, przepraszam. Czyli mieszkańcy powinni. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie słyszę, a zatem proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek położonych w miejscowości Biskupice i Zawale, gmina Iwanowice. Panie wójcie, proszę. Tak, proszę Państwa, rozmawialiśmy już kilkakrotnie o tych kwestiach związanych z regulacją tej drogi w Biskupicach Góry. No i mamy, proszę Państwa, efekt, jak wiecie Państwo, tam przebiega trasa rowerowa. A więc była okazja, żebyśmy uregulowali, proszę Państwa, stan tej drogi. No i rzeczywiście bardzo dużo mieszkańców tutaj wykazało dobrą wolę, przekazało farmę darowizny na te działki. To macie Państwo w tej uchwale wykaz tych wszystkich działek. Po tej uchwale, proszę Państwa, przystąpimy tutaj do kolejnego elementu, czyli przejmowania tego notarialnie. No i w ten sposób ci mieszkańcy mogą płacić mniejsze podatki. Ja przypomnę, mówiłem to już na komisji, to tylko dotyczy tego fragmentu drogi, gdzie już jest położony asfalt, no więc nie chodzi o nic więcej. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Wspólnej, to już... Komisje były oczywiście za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, a zatem przechodzimy do podjęcia uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/25/2018 rok Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego przeznaczeniem na zakup posiłku dla żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. To również było omówione na komisjach szczegółowo. Pani Wójcie, jeszcze dodatkowo proszę. Tak króciutko, proszę Państwa, to jest ta zmiana i kolejna uchwała to jest efekt kontroli w GOPS-ie ze strony tutaj Urzędu Wojewódzkiego. Urząd Wojewódzki się dopatrzył pewnych jakichś markamentów w tych naszych zapisach. I tutaj ta zmiana, proszę Państwa, dotyczy tego, że tylko w formie zasiłku celowego możemy tutaj wypłacać ten ekwiwalent na zakup posiłku bądź żywności dla tych osób objętych tym programem. Pierwotnie tam był zapis, że można to było robić w postaci również produktów, tak, przedmiotowo. No, czy tam generalnie gmina mogła zakupić na przykład żywność i przekazać temu beneficjentowi.
Tutaj jest mowa tylko o tym, że dotyczy to zasiłku celowego, natomiast ta kwota stanowiąca kryterium dochodowego pozostaje bez zmian, bo ona taka jest i ona będzie została. Dziękuję panie wójcie, proszę przewodniczącego komisji wspólnej. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa panów radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Zgłosić coś? Nie słyszę, a zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/26/2018 roku Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. Również to było mówione na komisjach szczegółowych, ale pan wiecie, jakby pan... Tak, to tutaj proszę państwa zmiana dotyczy tego, że pierwotnie ten zapis zakładał, że jeżeli ktoś nieprawnie otrzymał ten zasiłek, to wsparcie, to musiał dokonać zwrotu tego wsparcia, bez względu na to, czy to dotyczyło formy pieniężnej, czy rzeczowej. A ten nowy zapis mówi o tym, że odstępuje się od żądania zwrotu w przypadku formy rzeczowej. Czyli jeżeli ktoś otrzymał, na przykład dzieci w szkole, bo to jest najlepszy przykład, część dzieci w szkole ma dożywianie zapewnione, sfinansowane z środków GOS. I gdyby gdzieś tam potem wyszło, że jednak, nie wiem, rodzic przekroczył to kryterium dochodowe, tak? I ta żywność temu dziecku została wydana, no to już tutaj nie ma zwrotu, no, nie została wydana. Natomiast gdyby, bo pierwotnie ten zapis ten był poszerzony o kwotę tego zasiłku celowego wypłaconego w formie pieniężnej. Czyli zwrot tylko następuje w przypadku pieniędzy, nie dotyczy rzeczowej formy wsparcia. Nie wiem, czy wyjaśniłem to właściwie, sam się już zaplątałem. Dziękuję. Pan przewodniczący komisji wspólnej. Komisje były za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie słyszę, a zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Iwanowice na rok 2021. Plan pracy został przesłany mailowo wszystkim państwa radnym. Również był omawiany na komisji wspólnej. Nie było pytań. Pytam teraz, czy jeszcze są jakieś pytania do planu. Nie słyszę, a zatem proszę o... Pan przewodniczący komisji wspólnej jeszcze. Komisje po wysłuchaniu planu były za przyjęciem projektu. Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do punktu 13. Ocena funkcjonowania gmin w sytuacji zagrożeń i klęsk żywiołowych. Państwo otrzymaliście mailowo i dość dokładnie na wszystko opisane. Jeżeli z państwa radnych chciałby ktoś coś zapytać, bardzo proszę. Czy pan wójt może? Nie, dziękuję. A zatem myślę, że ta ocena jest pozytywna. Także jeżeli nie ma zgłoszeń, nie było zgłoszeń do Rady, również myślę, że jest ocena pozytywna. Następny punkt, punkt 14, odpowiedzi na interwencje i zapytania. Nie było, a zatem przechodzimy do następnego punktu, wolnych wniosków i informacji.
taki pan burmistrz chciałby jeszcze coś do radnych powiedzieć, bardzo proszę, z informacji. To znaczy, w takich bieżących to może nie, no, mamy koniec roku, bardzo proszę, to tak. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym złożyć tutaj wszystkim radnym życzenia, żeby ten no, trudny rok, który mamy obecnie, skończył się i ten nowy zaczął się już dużo lepiej, żebyśmy nie mieli takich obostrzeń, jak chociażby dzisiaj, że musimy gdzieś tam siedzieć w różnych miejscach i nie widzieć się. Proszę Państwa, życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, bo w dzisiejszych czasach chyba jest najważniejsze. Życzę Państwu również realizacji wszystkich planów, Waszych tam gdzieś marzeń, które macie. No i też tych planów związanych z naszą gminą. Tutaj mam nadzieję, że tak jak dotychczas będzie nam się dobrze współpracowało. Myślę, proszę Państwa, że to wszystko, co robimy w tych ostatnich latach, to jest właśnie efekt takiego dobrego współdziałania. Oczywiście możemy się różnić w szczegółach, ale generalnie w zakresie tych spraw najważniejszych dla naszej gminy myślę, że tutaj współpracujemy i współpracujemy bardzo dobrze. No zobaczcie Państwo, tu Pani Skarbnik mówiła dzisiaj, że w tym roku wydamy 56 milionów złotych. Olbrzymie pieniądze, nie? I patrząc na te ostatnie lata, naprawdę sporo się zmienia tutaj w tej naszej rzeczywistości. Przyszły rok będzie dużo trudniejszy. My pewnie za jakiś czas będziemy omawiać budżet na przyszły rok. Też tak nietypowo w tym roku nie przyjęliśmy go w grudniu. Będziemy Państwu też pewnie wyjaśniać za chwilę, dlaczego tak się stało. Ale co nie oznacza, mam taką nadzieję, że nie poradzimy sobie. Zawsze sobie radzimy ze wszystkimi trudnościami, więc pewnie poradzimy sobie również w przyszłym roku. A więc o tą taką zgodę, współpracę serdecznie Państwa proszę i za to, co było do tej pory, serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Panu Wójcie bardzo serdecznie. Ministrze Państwa Radnych, Pani, Panów Radnych, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku dla wszystkich pracowników, dla Pana Wójta szczególnie, również za to, co zostało zrobione. No i myślę, że ten plan i projekt planu na przyszły rok już Państwo Radni mają. Jak go tam czytali, to widzą, ile w przyszłym roku rzeczy zostanie zrobionych. Myślę, że sytuacja już ta pandemiczna się zmieni. Będziemy mogli realizować wszystkie zadania bez obostrzeń, bez jakichś dodatkowych przymuszonych rzeczy. Niestety, ale no taka jest sytuacja, tak musimy działać. Życzę Panie Wójcie jeszcze raz wszystkim wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Myślę, że ten rok będzie troszkę lepszy jak ten. Dziękuję. Zamykam 27. sesję Rady Gminy Iwanowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję.